Nazywam się Magdalena Kaczyńska i jestem uczennicą z pierwszego liceum. Arkadiusz Rytowski, też uczeń z pierwszego liceum. Jedziemy do Warszawy na przedpremierowy pokaz filmu. Na temat generała Augusta Hilfendorfa, granego przez Olgierda Łukaszewicza, jak dobrze pamiętam. Zdajemy historię rozszerzoną na maturze, no i wybrano nas, żebyśmy pojechali. A kto was wybrał? Szczerze mówiąc, to nauczyciel od historii. Głównie, chociaż jeszcze można nawet powiedzieć, że to było losowanie, bo z naszej klasy nawet duża ilość osób zdaje historię, no i był mały problem. No, ale jakoś doszliśmy do wniosku, że najlepsze osoby będą takie, które chyba najbardziej fascynują się tym przedmiotem. Jedziemy na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej na przedpremierowy pokaz filmu o Hilfendorfie Nilu, wyjątkowym człowieku, wyjątkowym bohaterze wielu wojen o wolność Polski, zabitym przez komunistów po wojnie już znacznie. Są maturzyści zdający historię z naszych szkół. Jesteśmy właściwie zaproszeni jako jedno z czterech miast, czy przedstawicieli jednego z czterech miast. Potem pewnie będziemy jeszcze w Muzeum Powstania Warszawskiego. To myślę, że to może być wyjątkowy dzień, choć niełatwy, bo pogoda nie sprzyja odpoczynkowi, ale nie jedziemy odpoczywać, jedziemy dotknąć tego, co było przed nami, i pomyśleć o ludziach, dzięki którym można spokojnie dzisiaj żyć.